Karolina, spotykamy się na premierze Barbie. To jest twoja druga stylizacja. Lubisz ten świat glamour, taki właśnie trochę cukierkowy Barbie? Lubię świat mody i lubię się nie ubawić i cieszę się, że jest impreza, gdzie można się tematycznie ubrać. I muszę przyznać, że jestem miło zaskoczona, że wszyscy goście bardzo ładnie się dzisiaj ubrali na różowo. Zobacz, no mamy nawet perły raz. Tak! Barbie i Ken. Tak. Bawiłaś się w dzieciństwie Barbie? Jako mała dziewczynka bawiłam się lalkami Barbie z moimi koleżankami. Przebierałam się też za Barbie, więc mam bardzo ciepłe wspomnienia, jeśli chodzi o Barbie. I jak tylko się dowiedziałam, że jest film już w produkcji i są nagrania, to tylko nie mogłam, to przebierałam nóżkami i nie mogłam się doczekać tak naprawdę. A zastanawiam się, bo często jak się komuś mówi, wiesz co, wyglądasz jak Barbie, to niestety ma w tych czasach trochę często negatywny wydźwięk. Jak ty do tego podchodzisz? Ja Barbie całkiem inaczej postrzegam, bo jak można zobaczyć nawet na Margot Robbie, ona jest naturalną, piękną blondynką, dbającą o siebie i nie ma tam do czego się tak naprawdę przyczepić. I tak postrzegam właśnie Barbie. A Team Margot czy Team Ryan? Mąż będzie oglądał może. I Margot. Wiadomo. Ale jesteś fanką Ryana Goslinga? Na pewno bardziej Margot niż Ryana. Jakby, nie wiem, jakby sam sposób jej bycia. Ja też patrzyłam, jak ona się przygotowuje do tej roli. To, że nawet wychodząc na różne eventy, wychodziła już ubrana jako Barbie. Jej gestykulacja w ogóle się zmieniła, bo jakby już zaczęła nawet pozować jak Barbie. To jest niesamowite, jak się wcieliła w tą rolę.